Dzień dobry, chodziarek, witam was serdecznie. Wiecie gdzie jestem? W Jaroszowcu. No, mówię, a może ostatni raz w tym roku przejadę się tutaj zobaczyć, czy nie ma jakichś podgrzybków, prawdziwków, kurek. No jesteśmy w lesie teraz, jakieś 5 minut dopiero, także dopiero idziemy na ten. Mam takiego małego, widzicie, podgrzybka. Jak mówią podgrzyb brunatny, ale dla mnie to podgrzybek. Ładniejsza nazwa. No i co? No i zobaczymy, czy coś tu w ogóle będzie. Witam jeszcze raz was i pozdrawiam. I pochodzimy sobie tu taki, po takim pięknym lesie i sprawdzimy, czy tu czegoś nie ma, czy grzybiarze nie zostawili, bo widzę, to wszystko jest tak poprzewracane, przechodzone. Grzybki niektóre może będą, może da się takie ukryte po prostu gdzieś jakieś znaleźć, bo tu raczej chyba, jak patrząc na to, to nic nie będzie. Co to jest, patrzcie jaki ładny. Ale to nie jest prawdziwe. No dobra, idziemy, pochodzimy, no i zobaczymy. Za godzinę, przynajmniej za godzinę, to się okaże, czy coś będziemy mieć, czy nie. Ale może, mam jeszcze nadzieję. Ale tu ładnie jest. No to lecimy z tymi grzybami. Powiem wam, same takie maślaki. Maślak sitarz, ale po prostu prawdziwków no nie ma. Ludzi też dosyć w lesie jest i tak chodzę. Jakiś podgrzybek się trafia, na przykład taki. Jeden pojedynczy, ładny, młody. Ale zowinąłeś mnie znowu. On mnie tak owija tą smyczą, że po prostu nie da się chodzić. No i takie grzybki widzicie. Rozglądamy się, czy tu nie ma jeszcze jednego. Ale lipa, po prostu lipa. Ja myślę, że jakaś brawniwka dopadnę, ale no niestety chyba nie będzie nic z tego. Ale fajne są podgrzyby, zobaczcie. Może nie ma za dużo, ale wiecie, jeszcze chodzimy po lesie. Także zobaczcie, jakie piękniusie, malusie. O. Jak jest jeden, to zawsze, wiecie, warto się rozejrzeć, czy nie ma tutaj gdzieś drugiego, trzeciego, piętnastego. Marzenie ściętej głowy. Ale dobra. Tych sitarzy to jest po prostu mnóstwo. Mhm. No co jeszcze mogę powiedzieć? No tyle, że będziemy dalej chodzić i spróbować tego jednego przynajmniej prawdziwka znaleźć, tak? Ale łatwo nie będzie. Uwierzcie mi, że łatwo nie będzie. A raczej chyba nie dość, że jest przechodzone, to raczej prawdziwki nie ruszają. Tutaj nie ma. U mnie w lasach są, a tu trzeba czekać, albo w ogóle nie będzie w tym roku. No ja nie wiem, nie mam pojęcia. Jakiś dziwny ten ogień. Będziemy tu zobaczyć, co tam jest. Ja tak z daleka obserwuję, ale to nie jest. To nie jest prawdziwek. Pochodzimy w jakichś innych dziwnych miejscach, może tam gdzieś znajdziemy. Dobra. Ale ładnie wyglądają, białe, kolorowo jest tak trochę w lesie. Może nie tak całkiem, ale jest takich sporo tych takich grzybków, których nie zbieram. Dobra, idziemy na rykowiska dzików. Może tam coś się da więcej nazbierać. Patrzcie ile tych sitaków. Masa. I chodzę teraz bardziej tak po brzegach, bo mówię, w lesie no nie ma nic. I teraz muszę wam pokazać, to chyba jest pierwszy. Już jest trochę zjedzony, ale jest, to jest prawdziwek. Panie i panowie, prawdziwek. Niemożliwe. Już myślałem, że nie, nic, po prostu ani jednego. A tu jednak, zobaczcie, mam jednego prawdziwka. Piękny. O, jak dobrze. Myślałem, że ani jednego.
czyli one tutaj zaczną rosnąć, no, ale teraz nie ma, albo za dużo ludzi, albo nie mam pojęcia naprawdę. Nie wiem, co tutaj się dzieje z tymi grzybami, ale ten jeden, przynajmniej jeden prawdziwek jest. A tutaj widzicie same sitaki. No dobra, poszukamy tu jeszcze gdzieś na takich bocznych miejscach, gdzieś tam może jeszcze coś się uda, ale cieszę się z tego jednego przynajmniej. A jak nie ma, no to przynajmniej ten jeden to już jest radość. No podgrzybków też troszkę wpadło. Pójdziemy jeszcze na podgrzybki. Zobaczymy, pochodzimy tutaj po takich miejscach bocznych, że tak powiem, i poszukamy. No, trochę bardziej na takich skrajach to już nawet podgrzybki się, widzicie, pokazują. Ludzi też jest w lesie, powiem wam, dużo aut przed lasem. No ale takie podgrzybki ładne, zdrowe, młode. To tu jeden, tu dwa, wiecie, ale to i tak dobrze. Najważniejsze, że znalazłem podgrzybka. Ale bym był zawiedziony, jakby nie było ani jednego. Dobra, lecimy dalej, tu poszukamy jeszcze. Tam jest taka droga. Idziemy bliżej tej drogi, tu chodzę. Coś więcej, troszkę grzybów się pokazuje w takich chaszczach. I tu są, widzicie, pod grzyby rosną. O, znowu dwa. Ładne. No dobra. Idziemy dalej szukać. Ares, idź. Ares, no idź. Ja idę cały czas za Aresem. Zdaję się na niego. Prowadzi mnie. Idź, idź, ja idę za tobą. Nic. No coś się tam trafi, ale takie, powiem wam, pojedyncze. Idziemy teraz bardziej takie wyższe tereny, takie górki i pójdziemy do jagodzin bardziej takich, bardziej zarośniętych. Tu musimy przejść to miejsce. Tu nie ma nic po prostu. Nie ma nic. Widziałem, ktoś majtki stracił. Męskie. Masakra. No i te takie, co nie zbieram, jadalne, niejadalne, gołąbki, jakieś tam inne, to jest trochę. Tych maślaczków jest troszkę. Ale tych podgrzybków i prawdziwków to mam jednego prawdziwka. Ale podgrzybków też mało. Może w innym miejscu będą. Po prostu. Bo tu po prostu zawsze tu w takich miejscach jakby jeden, dwa, trzy. Teraz nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No dobra. Widzimy się przy może jakimś grzybku fajnym. Ares. Dopadłem w takie miejsce, to jest troszkę więcej ich, takie malutkie są, rosną po prostu, zaczynają wychodzić, zobaczcie, takie maluchy, o, gdzieś tu widziałem, ale dobra, zaraz go znajdziemy, o, tu jest, zobaczcie, takie maluszki, to jest trzeci, tu gdzieś widziałem jeszcze. Czwarty, ale ładne są. Te są też słoiczkowe. Bardzo fajne. Podobają mi się. No ja tu pochodzę, tutaj może trochę nazbieram. Tutaj właśnie na takich. Zobaczcie. Widzicie to, jak tu poryte jest. No tylko na takiej większości można coś nazbierać. Bo tak to można iść, iść. I nie ma, i nie ma. Także. Ja sobie tu pokręcę się troszkę po takich terenach, no i widzicie, już mam cztery. I widziałem jeszcze jednego, ale dobra, teraz go znajdę gdzieś. Idziemy dalej. Ale piękny las. Ares, chodź tu. Siadaj ładnie, chodź tu, siadaj. No, połóż się ładnie, tu, leżeć. Leżeć ładnie, no. Licznie.
To ja już mam dzień zrobiony. To ja już mogę uciekać z lasu. Powiem wam, no jestem przeszczęśliwy. Zobaczcie, jaki piękny sosnowy prawdziwek. Patrzcie na to. No coś wspaniałego. Nie, muszę mu zdjęcie zrobić. Drugi dzisiaj. To jeden był normalny, a ten jest sosnowy. No coś pięknego. Czyli co, no wychodzą bardzo mało. Podgrzybków też malutkie. Coś idzie trafić, nawet prawdziwka widzicie, ale to jest chyba początek dopiero. Może dopiero będą teraz wychodzić, ale ten jest przepiękny. O, a co ja tu widzę jeszcze? A nie, to jest podgrzybek. Patrzcie, jakby mnie kucnął, to bym nie zauważył. Taki pięknusi, malusi. Ale tego, dobra, jeszcze zdjęcie zrobię. O, a tam sitaki, sitasze. Zrywamy. Ale piękny. Zakrycie oczywiście. Zobaczcie, jaki piękniusi. Zdrowy 100%. No piękny, piękny. Coś wspaniałego naprawdę. Ja już mam dzień zrobiony. Jeszcze tu pochodzę, tutaj pokręcę się troszkę i idziemy na potok i będziemy się żegnać, ale może jeszcze coś znajdę. Fajny. Wiecie co? Ja myślałem, że to jakiś gołąbek albo coś, a to prawóz. Zobaczcie, jaki ładny. Tutaj go wyciągłem. Super. Taki maluch. A ja mówię, co to jest? Co to jest? A to taki ładny prawusek. Malutki. No widzicie, coś zaczyna się dziać, ale powiem wam, no podgrzybki też takie malutkie. Prawdziwki też wychodzą takie malutkie, może gdzieś tam pod tymi siłkami dopiero gdzieś się tam chowią te łebki, że ich nie widać po prostu. No tak mi się wydaje, no bo jak już są takie gdzieniegdzie takie maluchy, to myślę, że coś się będzie działo za niedługo. No nic, jeszcze tu tym boczkiem sobie kawałek pójdziemy, idziemy do wody zobaczyć i podsumowanie zrobić. I do wody idzie. No, kąp się. Dobra, to robimy podsumowanko. Powiem wam, no i w sumie jestem zadowolony. Może ja bym tam więcej prawdziwków miał. Ale nie jest źle. Czekajcie, bo muszę ściągnąć ten koszyk. Ściągniemy koszyk. Mam ten duży, największy koszyk. No i zobaczcie, jak to wygląda. Te prawdziweczki, zobaczcie. Ten. No, jest podgrzybki, są młodziutkie. Zobaczcie, takie podgrzybki. Widzieliście zresztą na filmie. Ładne, zdrowe grzybki. No super, naprawdę. Zobaczcie. Ale ten sosnowy borowik, piękny. Przepraszam. No jest trochę tych grzybków. Także to się tutaj z nich zrobi. Nie wiem jeszcze co dokładnie. Czyściutkie są fajne. No tu jest jeszcze ten borowiczek. Trzy borowiczki. Wszystko młodziutkie. Także myślę, że ten wysyp będzie za parę dni. Tutaj się to wysypie wszystko. Bo jak są te młode borowiki, to myślę, że też tu wyjdą. Także będzie warto przyjechać na Jaroszowiec tutaj i pozbierać takich ładnych, młodych grzybków. No ale trzeba, myślę, że pod koniec tygodnia. Bo jak już zaczynają wychodzić, dzisiaj będzie ciepło jeszcze. Nie wiem. Znaczy, trudno mi powiedzieć. No może w sobotę. Dobra, nieważne. Kiedy będzie, to będzie. Ja już będę uciekał. Nie jest za ciepło, powiem wam. Teraz słoneczko wychodzi. No i będę uciekał do domu. Ja jestem zadowolony. Ja właśnie miałem nadzieję, że więcej tych prawdziwków, ale mówię potem, mówię tak, o może jeden przynajmniej, żeby był. Aha, tu jeden. Potem ten sosnowy
No i potem jeszcze jeden na koniec, ale wszystko maluchy takie piękne, także będą wychodzić te grzybki, myślę, że lada dzień się pokażą. No to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, miłego dnia Wam życzę. No i co? I do następnego. Ares się już okąpał, napił wody. Tak, Aresku? Tak? Sarenka, pokaż się. Hej, pokaż się. I łapę daj na koniec. Ślicznie. Dobra, no to trzymajcie się, papa, do następnego.